A to co? Mam zrobić obiad? Mama już wróciła. Myśl. O nie. Mogę zrobić makaron. Przygotuję coś na szybko. Weźcie kubek. Wsypcie makaron i wlejcie wodę. Teraz włóżcie do mikrofalówki. Szybciej. Czemu to tak wolno działa? Ale parzy. Makaron ugotowany. Teraz dodajcie mleko i ser żółty. Niech się rozpuści w ciepełku. Smacznie wygląda, co? Ekspresowy makaron z serem. Witaj w domu, mamo. Makaron z serem? Lubię to. Wygląda pysznie, słońce. A smakuje jeszcze lepiej. Uczyłam się od mistrza. Smacznego, panie. Co oglądasz, Brian? Mecz grają. Okej. Mogłabym coś zjeść. Mamy tu coś dobrego? Bingo! Płatków nigdy nie odmawiam. Teraz potrzebuję miski. Co to jest? O, blech! O, miska. Czekaj. No to pojedzone. A nie mogę jeść z pudełka? Połóżcie pudełko płasko. Potem wytnijcie kwadrat u góry. Nieźle. Gdy go wyjmiecie, powstanie prosta miska. Plastik wszystko ładnie pomieści. Niczego sobie. Jeszcze łyżka. Ej, sama to zrobiłaś? Wiesz, co jest najlepsze? Nie trzeba zmywać. Nie ma to jak jedzenie w łóżku. O tak! Wygląda pysznie. Ale przyda się też trochę rozrywki. O, no dalej. Działaj! Jest. Oj! O, chyba potrzebuję pomocy. Nie ruszaj się. Serio? Zawsze to samo. Okej, użyję nóg. No dalej, stopy, współpracujcie. Spokojnie. O nie, ja tylko chcę zjeść i coś pooglądać. Taśmo klejąca, nie zawiedź mnie. Tylko popatrzcie. Nie. Spadło prosto na tłuszcz z pizzy. Rozwiązanie miałam tuż pod nosem. Jeśli złożę pudełko na pół, będę mogła przypiąć do niego tablet. Widzicie? Wystarczy jedna mała sztuczka i mamy kolację przy filmie, moi drodzy. A dwie wolne ręce oznaczają więcej pizzy. O tak, robi się ciekawie. Lubicie sobie poplotkować przy obiedzie. Nie wierzę, że to zrobiła. A jednak... Muszę sprawdzić, czy to prawda. Nie umyjesz rąk? No i co jeszcze powiedziała? Ale słone. Niech ktoś przyniesie jej serwetkę. Jest cała w tłuszczu. Nie, chyba tego nie zrobi. Nie na włosy. Hej! Co? Fu, ale ubrudzone. A kiedy pod ręką nie ma serwetek, trzeba wymyślić inne rozwiązanie. Proszę. Dlaczego sama na to nie wpadłam? Teraz nie musisz niczego dotykać. Użyteczne, prawda? Tak, dla siebie zrobiłam. Czasami dwie ręce nie wystarczają. Spokojna głowa. Niepotrzebnie utrudniacie sobie życie. Wypróbujcie ten trik. Jeszcze frytki. Macie keczup?
Teraz stół jest zbędny. Smacznego, Sofia. Dzięki. I znów mogę używać rąk. Albo i nie. Grunt to jakoś to zjeść. Ciastka gotowe. Teraz niech ostygną. Wyglądają świetnie. Prezentują się nieźle. Ale przyda się polewa. Trochę się leje, ale co z tego? Proszę bardzo. Ale plama. Super. Da się odkręcić butelkę z półobrotu? Wow! Ciekawe, czy ja dam radę. Trzeba się przekonać. Jedziemy. Tak. Ała! Co to było? Skąd to się wzięło? Nie widziałaś. Odkręciłam butelkę na Chucka Norrisa. Mogę wziąć? Najpierw podgrzejmy. Teraz możemy przedziurawić wykałaczką. Odetnijmy końcówkę i zróbmy lejek. A że mam zakrętkę, wezmę i butelkę. Śmiało wypełnijcie ją polewą. Pełna? Zakręćcie butelkę. Niezły recykling. A teraz patrzcie, jak to działa. Ano, idealnie się wyciska. I żadnych plam. Takie ładne, że szkoda jeść. Tylko popatrzcie. Skoro krojenie cebuli jest takie łatwe, czemu ciągle przy tym płaczemy? Moje oczy nie zasługują na to. Dam radę? Albo i nie. Ale dobre. Czy to Wiki płacze? Co tu się dzieje? Chlebek powinien pomóc. Wystarczy wziąć kromkę w zęby i cebulowe łzy znikają. Widzisz? Nie płaczesz. Ale super! Słodkie węglowodany. Ale kichy mi marsza grają. Te płatki muszą wystarczyć. Serio? Kto trzyma puste pudełka? O, drugie! No ty se chyba żartujesz. Już wiem. O! A! Muszę pójść na zakupy. Nic. Nie. Bingo! Dwa kawałki pizzy. Chodź no, mała. O! Ile to ma lat? Jeszcze zęba skruszę. Twarde jak kamień. Auć! Hej! Do czego jeszcze mogę jej użyć? Idealnie. Łam się, ty. Ani drgnie. Przyznaj, że lubisz ten obraz. Co za dziwak. I do mikrofali. Wszystko okej, Adam? Tak, pizza jest za twarda. Aaaa! Że co? Co? Mam świetny pomysł. Moja woda?
Najpierw wyrzucamy to coś. Indyk, ble. Gdy włożę pizzę z wodą do mikrofalówki, po jakimś czasie zmięknie. Niechaj zadziała magia wilgoci. Ty, to działa. Patrz, jakie piękności. Czas na test jakości. No? Chcesz jeden? Wyrzuciłeś moją kanapkę. Naprawdę dobre. Jak z pudełka wyjęta, co? Ekstra!